tak sobie myślę, że pięknie zachowała się także twoja była żona, Małgorzata, która wspierała cię również, pomogła też promować tę książkę na swoim Instagramie. Jakie wy macie teraz relacje? Tak jak zawsze, normalne. Mamy synów i to jest stała w naszym życiu, bardzo. I bardzo się lubimy, szanujemy w ogóle, świetnie jest. Śledzisz jej karierę? Tak, teraz będzie Dzień Dobry TVN, no to wiem. Będziesz oglądał pierwszy odcinek? No nie wiem, no dobrze, no tak powiedziałaś mi, jak będzie pierwszy, obejrzę oczywiście. To będzie jej debiut w takiej telewizji śniadaniowej w roli prowadzącej. Oczywiście wiem, że o tym zawsze marzyła, więc życzę jej wszystkiego najlepszego. Ale powiem ci, że to jest piękne, żeby tak poukładać sobie relacje po rozstaniu. Tak, ale dlaczego? Jak się ma dzieci jeszcze do tego? Jak dwoje dorosłych ludzi jest? No co w tym takiego złego? Znaczy złego, nie powiedziałaś złego, ale co w tym takiego niezwykłego jest? Życie pisze różne scenariusze, uwierz mi. Różne, jakie różne? Bardzo często ludzie na przykład walczą ze sobą, nie wspierają się, a tutaj jest zupełnie inaczej. Okropne jest, to jest okropne. No, to się tego powinni wstydzić.